Ile widzisz pingwinów? No nie wiem ile widzę, muszę policzyć. No to liczymy. Ale trzeba uważać, żeby nie policzyć któregoś pingwina dwa razy. One tutaj są tak ustawione w kółko. Więc powiedzmy, że zacznę od tego, który jest najwyżej. I zatrzymam liczenie tak, żeby go nie policzyć drugi raz. Czyli tak, liczę. 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj chciałoby się powiedzieć 6, ale tego najwyższego pingwina już liczyłem. Czyli skończyłem na pingwinie numer 5, więc mamy 5 pingwinów. Sprawdźmy, czy się zgadza. Bardzo dobrze. Następne pytanie. Ile widzisz myszek? No zobaczmy. Znowu zacznę od tej myszki, która tutaj jest najwyżej. I będę liczył w kółko i będę pilnował, żeby nie policzyć tej myszki drugi raz. Czyli liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chciałoby się powiedzieć 8, ale tą już liczyłem, czyli myszek jest 7. Sprawdźmy. Zgadza się. Następne pytanie. Ile widzisz bobrów? No to liczymy. Powiedzmy, że zacznę od dołu liczyć. 1, 2, 3, 4. No to było bardzo łatwe. Są 4 bobry. Zróbmy jeszcze ostatnie zadanie. Ile widzisz kurczaczków? O, tutaj jest ich bardzo dużo, ale są na szczęście ustawione w rzędach, więc będzie je łatwo policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kurczaczków. Sprawdźmy, czy się zgadza. Bardzo dobrze.